Drodzy kochani, ja chciałbym powiedzieć Wam kilka słów na temat roślin, które możemy mieć w domu, w naszym wnętrzu, gdzie przebywamy, gdzie jesteśmy na co dzień, byśmy mogli się czuć dobrze, byśmy mieli dobre samopoczucie. Taką rośliną jest aloes, taką rośliną jest drzewko szczęścia. Mieć takie drzewko szczęścia przy wejściu do domu, w naszym domu lub na zewnątrz naszego domu, nigdy nam nie zaszkodzi. To drzewko szczęścia neutralizuje złe energie, które mogą się znaleźć w naszym otoczeniu lub od osób, które przyjdą do naszego domu. I to drzewko szczęścia zneutralizuje właśnie te negatywne wibracje, które mogą się do naszego domu dostać. Jak również aloes. Aloes również jest rośliną chroniącą. Można tą roślinę mieć na balkonie. Będzie chroniła nasz dom trwale przed negatywną energią z zewnątrz. Negatywna energia może przyjść od sąsiadów, jeżeli mieszkamy w bloku, może przyjść od osób, które przechodziły obok naszego domu. No i drodzy kochani, właśnie taki aloes bardzo skutecznie będzie miał funkcję jakby ochrony naszego mieszkania. Kaktusy, nie polecam trzymać kaktusów wewnątrz domu, ponieważ prowokują kłótnie. Ale możecie śmiało taki kaktus trzymać poza domem, czyli na balkonie, na oknie, ale od zewnętrznej strony, może na jakimś parapecie, ale który jest ten parapet na zewnątrz od naszego domu, wówczas będzie skutecznie chronił przed negatywną energią. Także to jest odnośnie kilku roślin, które tutaj poruszyłem dla Was, drodzy kochani. Ja jeszcze raz bardzo zapraszam Was do picia stevii, ponieważ jest taki okres zimowy, grypowy i tak dalej. Także stevia wydala jakby wszystkie bakterie, grzyby, wszystkie niepożądane substancje z naszego organizmu. Ma słodkawy smak, możecie dodać trochę cytryny. I również jest bardzo dobrym środkiem na przeziębienia i na jakieś infekcje, niszczy grzyby, wydala z organizmu i tak dalej. To jest taka roślinka, którą po prostu tutaj w Hiszpanii idzie jeszcze kupić. Nie wiem, czy w Polsce można ją dostać, ale chyba też. To była taka uwaga właśnie odnośnie stevii, ponieważ to jest bardzo ważna roślina. Zaznaczam, że Unia Europejska nie chce, żeby ta roślina była rozpowszechniana i żeby była publikowana, żeby ludzie mogli ją pić. Są wszelkiego rodzaju zakazy. Prawdopodobnie były tutaj, ale już nie wiem, czy zostały zniesione. Chyba tak. Odnośnie stevii. I to jest taka właśnie uwaga, żebyście mogli tą stevię sobie hodować w domu, mogli zdobyć gdzieś w jakimś miejscu i mieć ją pod ręką, na parapecie, gdziekolwiek i po prostu po jakimś czasie wziąć kilka listków, zrobić z nich herbatę, używać po prostu tej stevii co jakiś czas i to poprawi Wasze samopoczucie, Wasze zdrowie. Na marginesie chcę skomentować, iż moja firma Energy Aaron produkuje aronit mineralny, aronit bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em, jak również na sklepie internetowym. Aronit pomaga na lepsze samopoczucie, na lepsze zdrowie, na poprawę zdrowia, na poprawę samopoczucia. Zabezpiecza też trwale przed żyłami wodnymi, przed radiacją elektromagnetyczną. Także jeszcze raz polecam Wam ten produkt. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Także to by było na tyle. Serdecznie Was pozdrawiam i do widzenia.